Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest to odcinek specjalny, bo widzicie, jestem w Farmingu 11. Dzisiaj jest odcinek wielkanocny, więc na samym wstępie powiem wam tak. Dużo zdrowia przede wszystkim, dużo zdrowia i żebyście mieli chociaż te dobre pół godziny czasu, żeby znaleźć czas na mój kanał, żeby sobie obejrzeć jakiś odcinek. Nie, no a tak przede wszystkim to... Na to święta wielkanocne życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia i żebyście byli zdrowi. No a jak będzie zdrowie, no to i reszta przyjdzie, tak? No i jestem na moim save'ie, którym zrobiłem... Które... Powiem tak. Spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa. Czyli z 2011 roku spełniłem swoje marzenie. A jakie? Takie, że... Zaraz wam pokażę. Oczywiście dokonałem tego marzenia John Deere'em 6820 i tym pługiem, oto tutaj, tym Pottingerem. No i pokażę wam John Deere'a, ile ma godzin. Widzicie? 55,8, z czego te 0,8 trzeba odjąć, no bo na... Dobra, może wyjdę. Te 0,8 trzeba odjąć z tego względu, że po prostu wywoziłem uprawy z silosów i musiałem zrobić dwa pola nawozu rozsiewaczem, tym Unibrzegiem, tym Unią MX-em musiałem nawieźć po prostu dwa pola, a że w moim ursusie skończyło się paliwo i w nim się nie da zatankować paliwa, nie da się, bo próbowałem na wszystkie sposoby, a chodzi dokładnie o tego ursusa. Od tego 1224, w nim się paliwa nie da za cholerę zalać. No a tu jest mój komin, który będę kosił te wszystkie pola na samej mapie, ale to jest jakiś tam New Holland, znalazłem sobie 9,90. Na zdjęciach nie było widać tego headera, że on ma 20 metrów. Wszedłem do gry i się okazało, że ma 20 metrów, no ale no dobra, niech już będzie. No, tutaj ursusik jest mój, w którym robiłem nawozy i paliwo się skończyło i koniec. A całą mapkę będę obsiewał tym oto system 1614 i polaninem. Dokładnie tak. Teraz się tepnę szybko do kamery. No bo to jest taki mod na kamerę. Właśnie nie wiem, czy nie mam dźwięku za głośno. Ale chyba nie. I przejedziemy się po całej mapie i wam pokażę, jak te pola wyglądają. Tutaj jak pamiętaliście... O, może włączę tam mapę, żeby było widać lewym dolnym rogu. Tutaj jest to standardowe pole, to jest ten strachem na wróble. Ja je powiększyłem oczywiście. Tutaj tę drzewkę też oborałem ładnie. I jakby to jechać. Zrobimy kółko. Ta kamera jedzie 80 mph, więc ona nawet dosyć szybka jest. Tutaj ogólnie po lewej jest moje najmniejsze pole na mapie. Mniejszego pola od tego się nie da zrobić na mapie. Zajęło mi, cała orka zajęła mi ogólnie 55... Oj. Realnych 55 godzin, a w realu... Czekaj. 55 godzin mi to zajęło, a przez jaki okres czasu zrobię? O, może tak. Ogólnie w farmingu na save mam 58 godzin, bo w prawym górnym rogu widzę. Tak tutaj te pole prezentuję. Powiększone na maksa jak się da. Jak będziecie chcieli, co na live'ach będę mógł to siać. Będę mógł po prostu sobie posiać na tych na live'ach po prostu, tak? A i jak wam się podoba moja przerobiona mapa powiększona, to tam napiszcie, czy chcielibyście takie same coś, żebym zrobił w Farmingu 13 na przykład, tak? Ja wam oczywiście nagram z tego odcinek. Jak będzie już zrobione, no bo wiadomo. Za orki nie ma sensu, no bo to jest nudny odcinek. Bo tam się tylko jedzie w tym z powrotem, tak naprawdę. No i dobra, i tutaj jest kolejne pole, jak widać, powiększone ma maksa aż do samej rzeki. Jeszcze podjadę do tej rzeki, żeby było. Zajęło mi to 11 miesięcy. Bo zacząłem rok temu w kwietniu, dokładnie 25 kwietnia. A jest dzisiaj wtorek, 4 kwietnia, jak nagrywam. Więc zajęło mi to 11 miesięcy. No, prawie rok bez 3 tygodni. Tutaj aż do samych krów się ciągnie. I tak będę siał tutaj kukurydzę na kiszonkę, bo chcę mieć tutaj krowy i chociaż raz w życiu pobawić się troszeczkę obornikiem. To jest taki safe wieta. Jak będę chciał, jak będzie mi się strasznie nudzić,
Ania będzie chciało mi się grać na innym save, na przykład na Agro Pomorzu, bo mam. Albo na Jaśnicy. Albo na innych mapach, to jest kolejne pole takie. Tutaj było takie malutkie, w sensie na minimapy nawet widać po lewej. Pokazuję wam specjalnie minimapę, żeby pokazać wam, jak to się fizycznie zmieniło, jak to jest na mapie, a jak to jest u mnie na save, tak? Tutaj podorałem. To oczywiście wszystko da się z kości zasiać, żeby nie było. Bo jak były mega góry jakieś, to już zostawiałem ten teren. Już nie ingerowałem w ten teren. W sensie nie orałem go. No mówię, orka zajęła 55 godzin, więc... Więc w sumie 2,5 dnia prawie, że. Co jest? Jesz wszystkie sekierki zjadł? Nie. A kto? Ja tylko jednego zjadłem. Coś tu było wyśrodowo. No i tutaj ładnie jest pole powiększone przeze mnie. To było chyba w sierpniu rano, jak dobrze pamiętam. Tak, to było w sierpniu rano. I pamiętam, że wtedy powiedziałem sobie, że jeśli tak dalej pójdzie, bo ja wtedy w sierpniu dosyć dużo orałem, z tego co pamiętam, to mówię, do końca roku może mi się uda to zabrać, ale wyszło tak, że byłem w tym miejscu dokładnie, tam koło tej wiaty stałem i tak sobie patrzę na ten rozmiar pola, tego patrzę, ile tu jest do orania, to sobie powiedziałem tak, no to jest, za miesiąc pewnie skończę orać i powiem wam, że tak było. Powiedziałem, że skończę za miesiąc orać i tak było. O, i właśnie, i to też jest dobry temat. Oczywiście nawozy tutaj rzucą na każdym polu, żeby nie było. Jak ja to orałem, w sensie jak to było, że do czego mi to zajęło 11 miesięcy. Bo to było tak, że jak grałem, no to grałem, nie jakby wam to powiedzieć. Grałem raz, zależy jak się chciało, nie? Raz na dwa tygodnie. A jak nie raz na dwa tygodnie, to raz w miesiącu przynajmniej było odpalane. Ale to wtedy jak odpaliłem raz w miesiącu, to wtedy grałem od 6 do około 10 godzin. Ale w sensie nie chodzi, że w jeden dzień, tylko że jak wtedy powróciłem do 11, powiem mam takie, że 2-3 dni wtedy mi się chciało. I wtedy jak pomyślałem, że znowu tyle trzeba grać, no to mi się chciało. I to tak znowu został ten save na 2 tygodnie został. A może na miesiąc, zależy, nie? Tutaj jest fajne pole, to mi się podoba strasznie. To jest bardzo, to jest chyba nawet największe pole na mapie mi wyszło tutaj w tym miejscu. Patrzcie, jak to się długo ciągnie, a ile ja już przegadałem. No i może jakąś tle muzyczkę podrzucę do tego filmu, żeby nie było nudno. Tutaj jeszcze się przejadziemy po tym polu, naokoło wszystko objadę pola. Spokojnie, nie bójcie się. To jest wszystko aż do jeziora, do rzeki, do Orany. Żeby nie było. Jak najwięcej terenu zawsze starałem się uzyskać. I jeśli będzie mi się chciało, to myślę, że w 13 mogę zrobić to samo, tylko na dwóch mapach. Na Hagenstecie i na tej Westbridge Hills. W sensie, no, na tej z Titanium, o, w skrócie, jakby ktoś nie wiedział. Na tej amerykańskiej z Titanium. O. Tutaj ładnie pod sobą labirynty z Orany. No i tak to pole ładnie wygląda. Powiem, że te pole same w sobie było duże, bez powiększania, a jak się powiększyło, no to jest jeszcze większe się zrobiło. Dobra, teraz przez most przejadę. I jakby wam to pokazać, te pole. Dobra, już chyba wiem, jak to pokazać. Tu jest ten wyciąg na górę. To pojadę tak, po prostu zacznę od tego, zrobię kółeczko w koło pola i wrócę na to małe pole. Tak trzeba będzie chyba zrobić. No dzisiaj gra z 10 minut, no dobra. Chciałem wam pokazać moje... Spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa i plan na tą serię dalej jest... Znaczy na tą serię. To nie jest seria, na tą mapę. Jest taki, żeby zasiać to wszystko, skosić. No i... rozrzucić obornik, tak? I wtedy zakończyć grę na tej save. Ktoś się spyta, po co ja to robiłem? Bo chciałem spełnić swoje marzenie z dzieciństwa po prostu, tak? Zawsze o tym marzyłem. I spełniło mi się to po, w sumie można powiedzieć, 11 latach. Bo jest 2023, a w 2012 miałem farminga.
czy tam 11. Właśnie nie wiem, czy to była końcówka 11 miałem, czy już bo był początek 2012 roku. Tego ja wam nie powiem, bo ja tego nie wiem. Wtedy w tamtym roku miałem... Czekajcie, jak ja mam teraz 19. Znaczy, no nie mam jeszcze 19, ale... Ale w czerwcu będzie, czyli 19 i od 17, no to miałem 18 wtedy. To tak nie pamiętam co do końca. Kiedy miałem farminga? No bo to wiadomo, to było tak. Wtedy jeszcze kuzyn przychodził zawsze z tego, ściągał mody. No i farminga przede wszystkim. I wtedy się grało i grało. Ja najczęściej, jak pojadę do takiego jednego pola, to ja wam opowiem historię, co ja, od kiedy mi się ten sposób, ten plan urodził. Dobra, tam już nie będę jechał, tam w lewo już nie będę jechał, bo tam już byłem. No i tutaj to małe pole, gdzie w dodatku jest biogazownia. Ja nie mam tego dodatku, więc zrobiłem sobie pole. Ogólnie chciałem sobie kupić dodatki do 11, bo są 3 sztuki, tylko ale stwierdziłem, że ja gram w tą 11 dosyć rzadko, to raz. A dwa, że na modach z map... co ja się powiedział? Na mapach z modów, o! Na mapach z modów jest, są po prostu silosy i biega za mnie pogrywany, więc... Nie wiem. Dobra, kolejne pole trzeba wam pokazać. No przez tę barierkę to ja nie przejadę, bo to jest tak jakby pojazd. Bo ta kamera to jest... Tak jakby samochód, ale go nie widać. No, tak w skrócie mógł powiedzieć. No. Fajny klimat ogólnie 11 ma. Największe pole chyba wam pokazałem. Tak, to tamto było największe pole na pewno. Nie ma większego pola od tamtego. Tutaj po prawej też jest mega wielkie pole, które tworzyłem na końcu. I do tego pola zaraz wrócę, tylko pokażę wam to pole. Te pole jeszcze małe. No, patrzę w megabarty tych pól i to jest takie... Nie za duże, nie? Tutaj pod sam port podorany jest, żeby nie było. Jak najwięcej terenu trzeba było uzyskać. Tak to wygląda. I ktoś będzie chciał, to może naśladować mnie. Albo nie. Bo powie ktoś, że jestem szurnięty, że tyle czasu to robiłem. O, i właśnie powiem wam jak ja to robiłem. Ja to robiłem tym żądirem, tym pługiem. Bez pracowników. Tylko przy ostatniej prostej, czyli 2 dni temu, bo zacząłem wczoraj, 2 kwietnia orać, te pole, na którym teraz aktualnie jestem, 2 kwietnia i wczoraj 3 prawie skończyłem. I dzisiaj dokończałem, godzinka tylko mi została do orania, tak? Tam w lewo nie, ale to w sumie widać, że tam do tego murku jest. I tutaj, na tym polu, jak widać na minimapie, mój zielony znacznik widać, to tutaj w tym miejscu przyznam się, że użyłem pracownika, ponieważ chciałem sobie szybciej ogarnąć robotę i już rozsiewałem na tych pozostałych moich polach nawóz. Sobie rozsiewałem Ursusem nawóz, a tutaj sobie John Deere orał. I powiem wam, że ciekawostkę, że on całe pole to zaorał. I ja skończyłem nawóz. A tutaj, prawdopodobnie na tym polu, co teraz jestem aktualnie, tutaj jeździł też pracownik, ale z tego względu, że po prostu byłem na śniadaniu i grałem w CS-a, tak? A tutaj już był drugi dzień. Tu już było poniedziałek, czyli wczoraj. Tutaj sobie jeździł, no bo wiadomo, wstałem. Puściłem sobie pracownika tutaj, żeby orkę robił. I tak. Puściłem sobie pracownika i poszedłem sobie na śniadanie. I zanim wróciłem, to już pół pola było zaorane. I jeszcze poszedłem się myć rano. No bo niedzielę mi się nie chciało, więc... A że poniedziałek miałem wolny, no to stwierdziłem, że poniedziałek rano pójdę. I tutaj na tym cyplu, gdzie jestem, też bardzo często go orałem. Może dwa razy albo 3 razy wrócił go zaorałem tutaj. To te skały całe. I się tak dotąd gdzie jest, tak. Oj, teraz przejeżdżam na to pole. Oj, ole mnie obróciły. Nie no, żeby pokazać te pole, to muszę od początku wjechać. Czyli tutaj jest początek pola.
a kończy się tam daleko, daleko, daleko tam, gdzie byliśmy, koło portu. Więc tutaj zaczynamy pole i te pole się ciągnie tutaj za sklepem aż do drogi, to było widać. Nawrócić trzeba. I tutaj plażą się ciągnie, ciągnie. To jest w sumie pole takie, można powiedzieć, że prawie przez pół mapy. Tutaj jest, oj, tutaj jest taka wojska, przełęcz można powiedzieć. Nie wiem, jak to powiedzieć. Wąskie połączenie. Tutaj idzie tak, koło kościoła, ładnie oborane. To się da kosić. Sprawdzałem to nieraz. Tutaj koło młyna wszystko ładnie oborane. Tam aż do samego wodospadu jest zaorane. To się przejadę, żeby nie było, że kantuję. No i te pole to jest, od tego pola się zawsze brała wizja zaorania całej mapy. Tutaj, w tym miejscu, za każdym razem jak tworzyłem pole, to ja to chyba, te pole chyba 5 razy stworzyłem na każdym save, w którym grałem. Te pole 5 razy chyba zaorałem. Chyba raz zasiałem i chyba raz skosiłem. Tak mi się wydaje, że to tak mogło być. O, tu jest taki wąski przejazd na 3 pługi chyba to było, z tego co pamiętam. No i tak w sumie wygląda mapa cała. Przejechałem całą mapę. No tutaj, żeby było widać. No i to mówiłem, że aż do portu się ciągnie, mówiłem. To w sumie jakby nie patrzę, to tak... Dobre pół mapy. No i dobra. Jeszcze wrócę sobie na gospodarstwo. Mówię, 55 godzin mnie zajęło oranie tej mapy, więc... Wiem, że powiecie, że jestem świerięty, ale... Ale ja po prostu spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa. Więc ja jestem zadowolony. A na live'ach, jak mi się będzie nudzić, no myślę, że będę mógł sobie tutaj posiać i pogadać z wami. Szóstka, jak się zapnie do siewnika, to doczytaj, to wyszło polaninem, 6-metrowym. Będzie szło. Na tym kombajnem to na pewno będzie szło kosić, no bo nie wiem, jak będzie dosyć wydajny, tak mi się wydaje, jak on ma header 20 metrów, no to... A wszystko to zaorałem tym John Deere'em i tym pługiem. Więc, no. Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Oczywiście pamiętajcie, żeby swoje marzenia spełniać i życzę wam przede wszystkim wesołych i radosnych świąt wielkanocnych. Więc na razie, cześć, pa pa. A ja się już zwijam z tego farminga, bo trzeba iść nagrać 22, a jak nie 22, to 19. A może 15, tak napisałem, nie wiem, nieważne. Także na razie, cześć, pa pa.